W ostatnich tygodniach wraca do mnie bardzo interesujący temat i bardzo ważny temat. I jeżeli on się powtarza, to czuję, że warto się na ten temat wypowiedzieć i zwrócić na niego uwagę. Mianowicie, my kobiety nie potrafimy odpoczywać. A kiedy odpoczywamy, to się tyramy, że odpoczywamy i tyramy się, że mogłybyśmy ten czas spędzić lepiej, bardziej produktywnie, i tym samym obwiniamy się za to, że nic nie robimy. I tu jest problem. To jest problem, bo nie ma osoby, która hmm, nie potrzebuje odpoczynku czasami. A my kobiety, będąc ciągle na tych wysokich obrotach, te silne, niezależne, sprawcze baby, my sobie nie dajemy prawa do odpoczynku. I to jest naprawdę duży problem. A gdy odpoczywamy, gdy zwalniamy na chwilę, to się obwiniamy, że to robimy. I ja bym bardzo pragnęła, żeby każda z nas pozwoliła sobie odpoczywać i pozwoliła sobie też czuć, Wzmacniając w sobie to uczucie, że nawet jak nic nie robię przez godzinę, godzina na tydzień to nie jest dużo, ok? Nawet jak nic nie robię przez godzinę, to nadal jestem kochana, nadal zasługuję na miłość, nadal jestem wartościowa, a ten moment, ta godzina, ta chwila dla mnie, ona jest właśnie po to, żebym się zregenerowała, a potem hiu, wróciła z nową energią, z nowymi zasobami. I uwaga, niepracowanie to jeszcze nie jest odpoczynek nie odbieranie telefonu, to jeszcze nie jest relaks. Nie scrollowanie mediów, to jeszcze nie jest takie, wiecie, wysprzątanie umysłu. Ok? Odpoczynek się liczy, kiedy, i to jest bardzo ważne, odpoczynek się liczy, kiedy już w trakcie odpoczywania macie taką myśl, fajnie by było popracować, fajnie by było coś stworzyć, fajnie by było coś zrobić, mm, fajnie by było, ale nie z poziomu Muszę popracować, muszę coś zrobić, muszę ogarnąć, muszę posprzątać, muszę kupić, muszę, 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 muszę. Nie, to nie jest odpoczynek wówczas. Jest coś bardzo interesującego, co robią nasze umysły, kiedy odpoczywamy i obwiniamy się za odpoczynek. Prowadzę przeróżne sesje, wiecie? Sesje, które są naprawdę w różnych dynamikach i różnych przebiegach, a większość z nich wybieram jako takie, które będą oparte na hipnozie. I będąc w stanie hipnozy. Nie jesteśmy w stanie jakby nie mówić swojej prawdy. Okay? Bo naprawdę ją czujemy. Czujemy to, co czujemy i wyrażamy to, co czujemy. Hipnoza to nie jest jakiś trans, odlot czy coś takiego. To jest po prostu połączenie ze swoimi emocjami. Takimi, jakie są. Nic więcej. Z jednoczesnym wyciszeniem systemu nerwowego i takim, powiedziałabym, odpoczynkiem ciała na chwilę. Ale umysł jest cały czas aktywny, wszystko się pamięta. Zresztą, jeżeli zdarza Wam się czasami mieć sny, Albo wzruszacie się na filmie, albo zdarza Wam się na przykład być w takim stanie, takiego flow, no to gwarantuję, że byliście w stanie hipnozy już nie raz. Ale będąc w hipnozie, takiej klinicznej, gdzie rzeczywiście ciało jest wyciszone, umysł jest cały czas aktywny, mamy kontakt z emocjami, to gdy zadaję takie pytanie, właśnie o odpoczynek, o chwilę zastoju, o taki rejon, gdzie ktoś w jakimś wspomnieniu, w jakimś doświadczeniu znajduje się w punkcie. Stoję w miejscu, nie wiem co zrobić, jestem umęczony albo umęczona, i czuję się bezsilnie, i czuję się głupio jednocześnie trochę. To z tego rejonu, z tego miejsca, najczęściej gdy jesteśmy dziećmi, powstaje przekonanie, bycie w jednym miejscu jest krzywdzące albo jest złe, albo przynosi ciężkie konsekwencje, lub jest przyczyną bólu. I w związku z tym nie mogę być w jednym miejscu, bo to będzie generowało ból. I wiele kobiet ma ten zapis. Szczególnie tych dobrych, grzecznych dziewczynek, które się tak tyrały, żeby zawsze przynieść piątkę do domu. Które zajmowały się mamą, gdy ona była zrozpaczona. Które pomagały tacie wrócić do domu, gdy ten był pijany. Zwłaszcza te dziewczynki. One nie potrafią znieść zastoju. One nie potrafią pobyć chwilę, nie robiąc nic. I to jest duża sztuka. Nauczyć się robić nic i nie tyrać się za to. To jest duża sztuka. Na moich procesach uczę tego kobiety. Ja też musiałam się tego nauczyć. Ja byłam tą wzorową uczynnicą, która miała naprawdę wysoką średnią. Gdy przychodziłam do domu z szóstkami, moja mama się mnie pytała, czemu nie siódemki? Gdy przyniosłam świadectwo, na którym były prawie same szóstki z jedną czwórką, bo z WF-u, bo ja zawsze byłam trochę łamaga, jak byłam dzieciakiem. Ale gdy przyniosłam to świadectwo, taka dumna i zadowolona, że dostałam je jeszcze od dyrektora na tle całej szkoły, wracam z nim do domu i moja mama na nie patrzy, no okej. Okay. A mój tata na nie patrzy i mówi, ale zwołałeś mą szczurkę. No to co ja sobie zakodowałam w głowie wtedy? Ja nie będę kochana. Ja nie będę zauważona. Ja nie będę zaakceptowana. Nigdy nie będę zaakceptowana, bo jestem taka beznadziejna, głupia i bezwartościowa. Bo nawet moi rodzice mnie nie kochają, więc jak ten świat miałby mnie kochać? Więc ja muszę starać się jeszcze bardziej, muszę pędzić jeszcze szybciej, muszę ogarniać jeszcze więcej rzeczy, muszę, muszę zdobywać certyfikaty, nagrody, dyplomy, kursy, wysokie stanowiska. Muszę, 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 żeby w końcu mama i tata w energii, w emocjonalności powiedzieli: Dobra robota, jesteśmy z ciebie dumni. Oczywiście tak się nigdy nie stało. Ale to już jest moja rola, żeby w pewnym momencie zobaczyć, i to jest rola każdej dorosłej kobiety, żeby w pewnym momencie zauważyć i zobaczyć: Ja już nie chcę szukać walidacji w oczach rodziców, a ciągle w pewnym miejscu, w jakiejś przestrzeni, z jakiegoś emocjonalnego, energetycznego uzwojenia, doszukuję się ich aprobaty, miłości, akceptacji w oczach ludzi, z którymi mam do czynienia, w sytuacjach, które powtarzam, i tego tam nie ma. I tak trudno mi odpoczywać. Tak trudno mi być w miejscu i jednocześnie ufać, że jestem wartościowa, nawet nie robiąc nic. Stąd bierze się ogromne poczucie winy, będąc w jednym miejscu, nie robiąc nic, robiąc coś dla siebie, tylko dla siebie i nie umiejąc tego przyjąć potem. Z jednoczesnym bardzo ciekawym takim rozstrojem, no bo czy nie jest to trochę hipokryzja, że. Każdej swojej przyjaciółce, która byłaby taka właśnie styrana, zmęczona, umęczona, taka po prostu już podłamana i już chora z tego zapieprzu, każdej swojej przyjaciółce doradziłybyśmy, odpocznij! Zrobiłybyśmy to, prawda? Czy naszym córkom, naszym synom, czy naszym właśnie, nie wiem, gdzieś tam znajomym, którzy byliby w naszej sytuacji, też czy zmęczeni, po prostu styrani, już po prostu wiecie, płuca na wierzchu, jęzor na wierzchu doradziłybyśmy, odpocznij. A my? Ale nie, ja nie mogę. Ja nie mogę odpoczywać. Ja muszę coś robić. Nie, nie musisz. To twoja mała dziewczynka czuje, że musisz. Przestań ją tak gonić. Nie bądź dla siebie tym rodzicem, którym, których miałaś. Nie bądź dla siebie takim rodzicem, jaki jakich zapis pozostał w tobie. Ten zapis potrzebujesz zmienić. I zmienisz go, obiecuję, że zmienisz. Jeżeli oglądasz takie treści jak moje, to jesteś na takiej drodze, żeby to zrobić. Ja w procesach, które prowadzę, gdy zanurzam się w takie doświadczenia, w takie sytuacje, to stawiam później tą małą dziewczynkę, która naprawdę uwierzyła, że tak bardzo musi się starać i wypróbować sobie flaki tylko po to, żeby mama spojrzała z akceptacją na nią. Bierzemy tę małą dziewczynkę i stawiamy przed dorosłą kobietą. Tą, która wyrosła z tej dziewczynki. I to ta dorosła kobieta ma teraz otulić tę dziewczynkę. I zwolnić mamę i tatę z roli mamy i taty. Podziękować im za to, że gdyby nie oni, to tej małej dziewczynki by nie było. I podziękować tej małej dziewczynce, jak bardzo jest ważna, bo gdyby jej nie było, to nie byłoby tej dorosłej kobiety. Być może nie byłoby jej dzieci. Nie byłoby wielu wspaniałych sytuacji, które przechodziła. Nie byłoby wielu aspektów miłości, których doświadczyła, gdyby nie ta mała dziewczynka, dla której teraz ona będzie mamą i tatą. Dla których ona nie musi się tak starać i tak pędzić, a może się bawić, może być małą dziewczynką znowu. I tylko Twoje połączenie z tym malutkim dzieckiem gwarantuje Ci, że poczujesz się spokojna, spokojna, spokojna po prostu. Nie mówię, że będzie Ci zawsze lekko i przyjemnie i zabawnie i cudownie i radośnie, ale poczujesz spokój. I pewnego rodzaju pustkę, po wyrwie, po tej części, która tak bardzo cię gnała, krytykowała, z batem stała nad tobą, popędzała i rzucała wszystkie musizmy, i powinniśmy. Po tej części zostaje wyrwa, która jest zapełniona tą miłością tej małej dziewczynki. Ale to jest już Twój wybór. I Twoim wyborem jest też połączyć się z tą dziewczynką właśnie w tobie, która czuje, że nie może odpocząć. I dać jej ten odpoczynek. Tak, jak doradzasz swoim przyjaciółkom, które są styrane, odpocznij. Twoją radę skieruj do siebie. Bo Twoje rady i Twoje słowa mają takie znaczenie, jak ty, jak je, no, jak je, w jakim stopniu Ty sama je stosujesz? W jakim stopniu Ty sama je przejawiasz? Jakim przykładem Ty ich jesteś? I chciałabym Cię zostawić właśnie z taką myślą. Jeśli jesteś kobietą, której trudno jest właśnie odpocząć, aby przyjąć odrobinę relaksu. To może chciałabyś ze mną porozmawiać. Może chciałabyś się skonsultować i ewentualnie przemyśleć i wyczuć, czy proces, który ci zaoferuję, będzie dla ciebie. Jeśli nie, to jest okej, okay, ale szukaj dla siebie rozwiązań i nie bądź przykładem osoby, która komuś radzi, odpocznij, a sama nie przejawia tego, bo Twój przykład jest niezwykle ważny. I jeśli masz dzieci, to pamiętaj, one uczą się przez przykład, a nie wykład. I twoi rodzice, jeśli tak ci mówili, oni sami nieśli bardzo dużo ciężaru i nie byli przykładem tego, co chcieliby, żebyś teraz przejawiała. Niemniej, bardzo bym chciała, żebyś pozwoliła sobie odpoczywać. Tak po prostu. Do usłyszenia, do zobaczenia, nieumieśności i soczystości.